Razem ze mną ojciec Mirosław Kopczewski. Szczęść Boże, ojcze, witam pięknie. Szczęść Boże. Dzisiaj wspólnie porozmawiamy o niepokalanowskich inicjatywach różańcowych. Jednym słowem będziemy mówić między innymi o tym, czym żyje też Niepokalanów od jakiegoś czasu. Jest kilka takich inicjatyw, które mają zachęcić nas do tego, byśmy częściej sięgali po różaniec. Zaczniemy może od sztafety różańcowej, która wystartowała 27 października. Początkowo miała zatrzymać się 11 listopada, czyli w dniu, kiedy świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale co się okazuje? Sztafeta biegnie dalej. Sztafeta biegnie dalej, nie zwalnia tempa, wręcz można powiedzieć, że przyspiesza. Zmieniły się troszeczkę warunki, w jakich modlimy się, to znaczy ciągle to zostaje jedna godzina tygodniowo modlitwy różańcowej, dowolne tajemnice w intencji o uwolnienie nas, naszych rodzin, naszej ojczyzny od wszelkich zniewoleń demonicznych, od skutków okultyzmu, spirytyzmu, magii, New Age, złej muzyki, filmów, gier komputerowych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj można bardzo dużo mówić. Od wszelkich zniewoleń to też jest alkoholizm, narkomania i wiele, wiele innych. Jest to sztafeta o wolność. Miała się skończyć w święto odzyskania w rocznicę, setną rocznicę odzyskania niepodległości. No ale jest to pytanie, czy aby na pewno mamy już tą wolność pełną, bo nie myślę tutaj o wolności tylko i wyłącznie politycznej, czy gospodarczej, czy ekonomicznej, bo różnie możemy słowo wolność wymieniać w różnych kontekstach. A tu chodzi przede wszystkim o wolność duchową. Czy my jako Polacy, czy my jako naród, czy my jako jednostki jesteśmy wolni? I tym, co nas zniewala, jest zawsze grzech. Zło nas zniewala. Nigdy nas dobro nie zniewala. Dobro daje nam wolność. Dobro daje nam pragnienie tego, żeby być lepszym. Dobro nas nie poniża. Dobro nas nie ściąga do dołu. Natomiast zło, jakiekolwiek byłoby to zło, jakikolwiek byłby to grzech, ono zawsze nas zniewala, pęta, psuje nasze relacje, przede wszystkim z Panem Bogiem, naszą relację z samym sobą, że zaczynamy nie lubić siebie, zaczynamy nawet nienawidzić siebie za coś, co popełniliśmy. I też relacje z drugim człowiekiem. Czyli zło jest tym, co tak naprawdę nas zniewala. I patrząc na historię Polski, zawsze mieliśmy z tym problem. Mamy tak zwane przywary narodowe, tak? Nie chcę oczywiście teraz omawiać tych przywar, jest ich bardzo dużo, ale ciągle musimy dążyć do pewnej wolności, właśnie takiej duchowej, i tą wolność daje tylko i wyłącznie Bóg. Dlatego jeśli to jest walka duchowa, to tym przeciwnikiem jest też byt duchowy i tutaj mamy świadomość tego, że szatan naprawdę istnieje i naprawdę próbuje nas zniszczyć w różny sposób, różnymi środkami. Dlatego ta walka jest pod płaszczem Matki Bożej i według biblijnej zapowiedzi, którą Bóg, słów Boga, które skierował do szatana, ona zetrze głowę twoją. Czyli niewiasta, ta biblijna niewiasta, zapowiedź już na początku stworzenia, Bóg powiedział, kto kogo zwycięży. I my chcemy stanąć po stronie zwyciężczyni, a nie przegranych. Chcemy się opowiedzieć. Chcemy powiedzieć zdecydowanie nie dla wszelkiego grzechu, dla wszelkich działań, które nas poniżają, zniewalają. I chcemy otworzyć furtkę Panu Bogu, zaprosić Pana Boga, bo nie możemy jednocześnie służyć dwóm Panom, jak ktoś powiedział. Oczywiście mamy to przy te Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, ale myślę, że tu jest fałszywy obraz. Tak naprawdę służysz tylko i wyłącznie jednemu. I to my decydujemy, komu chcemy służyć. I my decydujemy też, jaka ma być nasza ojczyzna, jaka ma być nasza rodzina. Czy one mają być Boże, czy mają być Bożym Królestwem, czy nie daj Boże,
chcemy Pana Boga wyrzucić z naszej ojczyzny i wtedy, no niestety, stają się królestwem zła. A my tego nie chcemy. My się opowiadamy za dobrem i sztafeta jest właśnie po to, żeby pomóc tym wszystkim osobom, wszystkim rodzinom, wszystkim instytucjom w naszym kraju, żeby zerwać te wszelkiego rodzaju zniewolenia. Ja mówię, że minimum 10 tysięcy. Moim pragnieniem jest, myślę, że Matki Bożej też i to ona zrobi wszystko, żeby te 10 tysięcy było. 10 tysięcy, którzy raz w tygodniu odmówią w ciągu godziny, jednej godziny zegarowej będą modlić się na różańcu w intencjach właśnie tych wspomnianych. Tajemnice są dowolne. Tajemnice są dowolne, tak. I miejsce też, prawda? Nie tak, trzeba tak. być w Niepokalanowie tutaj, bo były też takie pytania, ojcze, do nas. Czy Nie. trzeba przyjeżdżać do Niepokalanowa Nie. tego dnia? To znaczy, modlimy się w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Często, szczególnie kiedy jest to pora nocna, jest to nasza sypialnia, czy może nasz, nie wiem, pokój modlitwy, jeśli takowy mamy. Nieraz jest to na spacerze, nieraz jest to w podróży do pracy, na przykład w samochodzie. Ważne jest, żeby w tym czasie, tej jednej godziny, modlić się na różańcu. To jest nasz dar, tak naprawdę, dla Pana Boga. I dar kosztuje. Często ktoś powie, ale to za dużo, ja nie dam rady. No właśnie. Wartość ma to, co nas kosztuje. Dlatego nie bójmy się podejmować tych wyzwań, bo jest o co walczyć. Jaka będzie nasza ojczyzna, nie wiem. Dlaczego jeszcze ten termin do 15 sierpnia, bo... 2020. Tak. Oczywiście pewno większość z Państwa wie, to jest data, kiedy będziemy obchodzić stulecie Cudu nad Wisłą. Cud nad Wisłą jest to wydarzenie w skali globalnej chyba niepowtarzalne, ponieważ z relacji świadków naocznych, którymi myślę tutaj przede wszystkim o sowieckich żołnierzach, wtedy na polach nad Radzyminem, i to dwukrotnie, 14 i 15 sierpnia, wojska radzieckie widziały Matkę Bożą, która stanęła w obronie zagrożonej Polski i oni nie uciekali przed polskimi żołnierzami. Oni uciekali przed Maryją. Oni mówią, że my strzelamy, ona odrzuca kulę, nie? Was się nie boimy, ale z nią walczyć nie będziemy. To mówili jeńcy wojenni już po wojnie. Czyli to jest cud, ewidentny cud, który widziały tysiące żołnierzy radzieckich. Niestety nie widzieli tego żołnierze polscy. Nie wiem dlaczego, bo widocznie Matka Boża była nad ich głowami. Nie musieli widzieć, ale wystarczy, że radzieccy żołnierze to widzieli. Także to było zwycięstwo ewidentnie Matki Bożej. Cud nad Wisłą to jest wielkie wstawiennictwo Maryi za naszym narodem, której ona jest królową. Ale matką też, i królową. Ale też wierzymy, że było to w jakiś sposób wymodlone zwycięstwo. Wierzymy i mamy na to świadectwa, bo czas czerwiec, lipiec, kiedy wiadomo, że Rosjanie idą z ogromną armią na zachód i idą i wszystko depczą po drodze i nie mają litości dla nikogo. Na pewno był wielki strach, ale też była wielka mobilizacja. Wielka mobilizacja. Słyszymy ojca telefon, być może kolejne zgłoszenia do sztafety różańcowej. Na pewno, tak już się wyłącza już. Bo wiemy, że te zgłoszenia non-stop tak, przychodzą. Tak. Codziennie po kilka, kilkanaście, nieraz kilkadziesiąt, także w ciągu 27 października, czyli to jest ile? 3 tygodnie, tak? To jest 400 teraz i 800 w tej pierwszej wersji, także to jest razem 1200 zgłoszeń. Tak, ale wracamy do Cudu nad Wisłą. Że są świadectwa, prawda? Że są świadectwa tego, że był to cud omodlony wcześniej. Tak, to był cud omodlony, ponieważ... Znaczy może zwycięstwo omodlone. Zwycięstwo omodlone, tak, ponieważ... Zresztą nasi biskupi o tym piszą w liście z okazji niepodległości. Wywalczona i wymodlona niepodległość. Trzeba walczyć i orężem, ale trzeba walczyć też duchowo. I wtedy w czerwcu i w lipcu była wielka mobilizacja w narodzie duchowa. Było bardzo dużo mszy, procesji,
były obnoszone relikwie świętego Andrzeja Boboli, innych świętych w Warszawie czy w innych miastach. Była nowena na Jasnej Górze, którą odprawiali między innymi też biskupi. Biskupi leżeli przed Matką Bożą Krzyżem, błagając o ratunek, także to było bardzo realne zagrożenie, że Rosjanie by po prostu przeszli po nas i nas po prostu zdeptali. I już moglibyśmy się nie podnieść wtedy. No na pewno byśmy po rosyjsku mówili. Tak. Jeśli by nas, byśmy w ogóle byli. Także tutaj jest ewidentnie działanie Matki Bożej. Oni, Rosjanie, myślę, tutaj uciekali przed Maryją. I wierzymy, że tak jak wtedy, 100 lat temu, przyszła nam z pomocą, tak samo przyjdzie i teraz, dlatego wchwyciliśmy za różańce. A co Maryja mówi do narodu polskiego? Bo tutaj my często tego nie wiemy. Pierwsze słowa, które Maryja mówi w Gieczwałdzie, to jest jedyne objawienie Matki Bożej na terenie ziem polskich, zatwierdzone przez Kościół, gdzie Maryja mówi w języku polskim, na prośbę proboszcza, jedna z widzących, Justyna Szafrańska, zadaj pytanie, czego sobie pani żąda od nas? I Maryja wtedy mówi pierwsze słowa do nas, do każdego z nas. Moim pragnieniem jest, abyście codziennie odmawiali różaniec. W ciągu tych 160 objawień Matka Boża często mówi, prosi o różaniec. Ostatnie słowa w czasie ostatniego objawienia też mówią o różańcu. Nadal odmawiajcie różaniec. A jeśli ktokolwiek prosił widzące o wstawiennictwo Matki Bożej, o jakąkolwiek łaskę, o zdrowie, o powrót syna z wojny, o ratunek dla małżeństwa, o trzeźwość dla męża, czy tak dalej, Maryja zawsze odpowiada praktycznie w ten sam sposób. Niech odmawiają różaniec, a wszystko się im stanie. Także to, że my w Niepokalanowie podejmujemy różne inicjatywy różańcowe, to jest tylko wsłuchanie się w to, co Maryja mówi do nas, do Polaków. Bo możemy mówić oczywiście Fatima, Lourdes, no to do wszystkich. To w jakiś sposób... Do wszystkich, czyli do nikogo. Często tak, tak ludzie traktują. To znaczy zdejmujemy z siebie odpowiedzialność. Tak, tak. A tutaj ewidentnie to jest prośba i tam było bardzo dużo modlitwy różańcowej. W Gieczwałdzie wtedy ludzie 3 razy dziennie się gromadzili i to były dziesiątki tysięcy ludzi codziennie na różaniec. Modlili się nawet, kiedy deszcz padał. Nie było im straszne, że ulewa była straszna, że stali po kostki w błocie. Po prostu się modlili, bo tak Matka Boża prosiła, nie? Także i my tak samo podejmujemy tą modlitwę. Naszym zadaniem jest się modlić. Naszym zadaniem jest odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej. Ja jeszcze może powiem, bo te inicjatywy, które podejmujemy w Niepokalanowie, w znacznej mierze są właśnie oparte na różańcu. Bo czy to jest pierwsza sobota? Każde czuwanie przed pierwszą sobotą, w czasie czuwania odmawiamy wszystkie 4 części różańca. Pierwsza sobota, wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi, różaniec wynagradzający, tak jak Maryja prosiła. Za chwileczkę mamy nowennę, o której też na pewno tutaj za chwilę powiemy, nowennę przed Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Maryi Panny. I w tamtym roku była pierwszy raz w ten sposób odprawiona. W tym roku będziemy kontynuować według wzoru, jaki kiedyś odprawiła nowennę święta siostra Faustyna Kowalska. 1000 zdrowaś Maryjo dziennie, tak? Wielkie zawierzenie, które u nas już też 2 lata jest, codziennie godzina modlitwy różańcowej, tak? Dlaczego zawsze ten różaniec tak jest obecny? Oczywiście tutaj mówię Matka Boża, pierwsze, ale nie tylko. Na przykład ja mam własne doświadczenie modlitwy różańcowej i się przekonałem o sile tej modlitwy. Kiedyś może już mówiłem na falach Radia Niepokalanów, to jest swoje świadectwo, ale będąc na Białorusi, kiedy remontowaliśmy kościół i był zakupiony granit, który przypłynął do Polski z Indii, to był granit na posadzkę w kościele, były to 2 kontenery. Jeden kontener do nas dotarł z jakimiś przeszkodami,
ale dzięki Bogu dotarł. Natomiast drugi utknął na granicy łotewskiej i celnicy łotewscy powiedzieli, że nie dopełniliśmy warunku zgłoszenia. To tam takie specjalne trzeba zgłosić wcześniej w agencji celnej, że wywozimy towar z Unii Europejskiej i że oni rekwirują granit, tira, naczepę, no krótko mówiąc wszystko, jeszcze to są paragrafy, łącznie tam chyba 2 czy 3 lata więzienia, za to grozi jeszcze kary pieniężne i to była bardzo, bardzo poważna sprawa, skandal międzynarodowy, Franciszkanie nielegalnie próbują wywieźć granit, tak, przemyt przez granicę, oczywiście, jeśli ze strony prawnej ktoś spojrzy, bo to było po prostu nasze niedopatrzenie. I ja wtedy naprawdę byłem bardzo przybity, nie wiedziałem, co robić, ale prosiłem oczywiście wiele osób o modlitwę i pojechałem do Suwałk, do naszego klasztoru. Wziąłem różaniec, wszedłem do kaplicy, nie wiem ile, myślę, że więcej, około 4-5 godzin, siedząc tam w kaplicy przed Panem Jezusem, po prostu odmawiałem zdrowaś Maryjo, ileś różańcy. I gdzieś mniej więcej po 5 godzin dzwoni telefon kierowca z granicy łotewskiej. Mówi, że celnicy łotewscy zgodzili się, żeby tir wjechał z powrotem na teren Łotwy, dopełnił formalności, czyli zgłosił to w agencji celnej, wywóz, i wtedy oni bez problemów przepuszczą, bez żadnych konsekwencji. I to się dokonało. I kiedy ja rozmawiałem z polską celniczką, która troszeczkę nam pomagała, jakąś radą, ona kiedy to usłyszała, mówi, ale to jest niemożliwe. To, że oni nas przepuścili, generalnie to było niemożliwe, tak, po ludzku. I ja od tamtego czasu zrozumiałem, że dla ludzi jest wiele rzeczy niemożliwych, ale nie dla Matki Bożej. I od tamtego czasu trzymam się różańca. Myślę, że wtedy przeżyłem swoje nawrócenie na różaniec. Dlatego w tych wszystkich inicjatywach, które tutaj podejmujemy w Niepokalanowie, ten różaniec po prostu jest. To jest moje świadectwo. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no, ono jest subiektywne. Każde oczywiście świadectwo jest subiektywne, ale chciałbym się odnieść też do świadectwa, które w Niepokalanowie na zjeździe Rycerstwa Niepokalanej w Dniu Modlitw wypowiedział nasz biskup, biskup Edward Kawa ze Lwowa. On jeszcze będąc wcześniej proboszczem w Kijowie, został poproszony, zaproszony przez jednego ze swoich parafian do tego, żeby go odwiedził właśnie proboszcz w wojsku. On służył w wojsku w Donbasie, na terenach, gdzie są do dnia dzisiejszego działania wojenne. I kiedy jechali samochodem, trafili pod obstrzał. I wszyscy żołnierze oczywiście rzucili się po rowach, złapali za pistolety, zaczęli się odstrzeliwać. A ten nasz współbrat, ojciec Edward, nie miał pistoletu. Wtulił się w rów, wziął różańczyk i cichutko modlił się do Matki Bożej. I dziwna rzecz, po 15 minutach obstrzał się skończył. Wszyscy byli zdziwieni, bo zwykle taka strzelanina trwa kilka godzin, dopóki mają amunicję, jedna i druga strona. Potem jak już kończy się amunicja, się, że tak powiem, rozjeżdżają. Powiedział to komendantowi, komendant to zlekceważył, mówi, takie wasze katolickie gadanie, tam akurat was Matka Boża uratowała. I następnego dnia sytuacja się powtarza, ale w obecności tego komendanta. Już ojciec Edward jedzie, komendant, ojciec Edward, jeszcze tam żołnierze, znowu jest obstrzał, znowu każdy za broń, strzelają, a ojciec Edward znowu gdzieś tam w tym rowie modli się na różańcu. Znowu 15 minut, koniec. Koniec. I wtedy komendant zrozumiał, że jednak ten różaniec ma wielką moc. Następnego dnia z polecenia komendanta ojciec Edward, obecny biskup, wszystkich żołnierzy uczył, jak się modli na różańcu. Także to jest ogromna moc, siła. Czyli wyposażył ich w broń. Tak, tak. Dlatego, bo niektórzy się pytają, a dlaczego różaniec, a czy inne modlitwy?
Gdyby były inne modlitwy skuteczniejsze, to by pewno Matka Boża powiedziała, nie, że odmówcie jeden różaniec i jeszcze tą i tą litanię, nie, czy pomódźcie się do Judy Tadeusza, czy do innego świętego. Matka Boża wszędzie mówi różaniec, tak? Oczywiście na pierwszym miejscu zawsze jest msza święta, jeśli tak już bierzemy. I Matka Boża to też mówi, jeśli macie do wyboru, czy ze mną spotkanie, czy msza święta, to zawsze msza święta. Prowadzi nas do Chrystusa. Nigdy nie chce nam przysłonić Chrystusa, ale też chce nauczyć nas tego, że w tej takiej, no bo różaniec to jest takie oddanie się też w ręce Matki Bożej, takie zawieszenie swojej działalności, no bo jak odmawiam różaniec, no to w tym czasie nie będę, nie wiem, próbował coś sam zrobić, nie, no muszę uklęknąć, czy znaleźć jakieś godne miejsce i skoncentrować się na modlitwie. Czyli w tym momencie to nie ja działam, a Pan Bóg działa, a Pan Bóg może więcej. I to jest właśnie, tutaj jest ta skuteczność. I widzimy wiele zła w Polsce. Ja często słyszę, ktoś do mnie mówi, oj, znowu tam tęczowy wtorek, o, znowu Halloween, znowu będzie deprawacja naszych dzieci, a tam prezydent zaprosił taki zespół satanistyczny, nie chcę wymieniać nazwy, a film jakiś straszny tam, jakiś demoralizujący, a w teatrze jakaś sztuka też. Bardzo dużo tego jest. I teraz czy od naszego gadania coś się zmieni, że sobie ponarzekamy? Myślę, że każdy, który narzeka, gdyby wziął w tym czasie tego narzekania różaniec i odmówił jedną część różańca, myślę, że wiele z tych złych rzeczy by się nie wydarzyło. Bo tutaj naprawdę musimy zrozumieć, że to nie jest walka z ludźmi, to nie jest walka, że ci są źli, ci są dobrzy, tak? I my teraz, nie wiem, stawiamy tych pod ścianę, będziemy... Nie, to jest walka, tak jak święty Paweł mówi bodajże w liście do Efezjan, walczymy z duchowymi pierwiastkami zła, nie z ciałem i krwią, czyli nie z ludźmi, ale z duchowymi zwierzchnościami. Za każdym złem, każdym zniewoleniem stoi właśnie ten byt duchowy, tak? I w Biblii mamy bardzo dużo dokumentów udowodnionych o istnieniu demonów, o istnieniu szatana, o kuszeniu. Przecież demon też, szatan kusił Pana Jezusa, tak? I ciągle jest tym, który nam przeszkadza, jest naszym przeciwnikiem, tak? Dlatego to jest walka duchowa, nie? To jest walka duchowa i ten różaniec jest bardzo skuteczną bronią. To jeszcze powiem kolejne świadectwo o różańcu, bo pamiętam, jak kiedyś na jednych rekolekcjach była demonstracja właśnie demoniczna. Jedna osoba widocznie pod wpływem złego ducha zaczęła różne złe rzeczy wypowiadać i tak dalej. I wtedy wolontariusze otoczyli tą osobę, nie robiąc jej absolutnie żadnej krzywdy, zaczęli cichutko odmawiać różaniec. I szatan się wtedy wściekał, wrzeszczał przez tą osobę, wy nas mordujecie tym różańcem. Przestańcie. I taka nienawiść była, że właśnie, że jak szatan strasznie nienawidzi różańca. Dlatego jeśli mamy sięgać po broń, to sięgajmy po broń najbardziej skuteczną. A tutaj jest bez wątpienia tą broń ewidentnie nam pokazuje Matka Boża. Ojcze, ta sztafeta, raz jeszcze podkreślmy, jest w intencji naszej ojczyzny, w intencji między innymi uwolnienia jej od wszelkich przekleństw. Ja, promując w jakiś sposób też i na antenie Radia Niepokalanów te nowenny, i przez media społecznościowe, napisałam i mówię, że jest to też taki może najlepszy podarunek dla ojczyzny z okazji jej odrodzenia, tak? Z okazji setnej rocznicy niepodległości. To jest taki najcenniejszy podarunek, który możemy podarować naszej ojczyźnie. Nasza ojczyzna jest naszą matką, a matkę się raz czci, szanuje i też musimy coś dawać z siebie dla naszej ojczyzny, bo często jest taka tendencja, że my chcielibyśmy coś brać. Oczywiście mamy prawo brać i mamy wielkie dziedzictwo narodowe, mamy z czego brać, ale też naszym zadaniem, odpowiedzialnością jest, żeby przekazać coś następnym pokoleniom. Także tutaj myślę, że to jest wspaniały dar dla naszej ojczyzny,
ta moja, bo często no, nie mogę dać, nie wiem, swoich funduszy, których nie mam, zdrowia, które się posypało, nie mogę, nie wiem, pójść do wojska, żeby tam stanąć na granicy i wypatrywać, czy w jakiś inny sposób działać, no ale myślę, że modlić się każdy z nas może. Każdy może z nas, oczywiście ja też spotykam osoby, którym jest bardzo trudno odmawiać różaniec, tak? I może dla kogoś ta godzina różańca to będzie 2,5 części, bo tak, a dla niektórych to będzie może 1/10 wymodlony, jakoś wyrwany, ponieważ naprawdę są osoby, którym bardzo trudno to przychodzi. I w tej modlitwie różańcowej każdy modli się według własnego sposobu, według was, tak jak lubi, tak jak się nauczył, tak jak się odmawia to u nich w kościele, tak, czy jak mama nauczyła, że nie to, że musi być tak, tak i tak, nie. Bo każdy z nas jest inny, tak? Oczywiście używamy tylko modlitw tych zatwierdzonych przez Kościół, nie to, że zaraz będziemy swoje tworzyć Ojcze Nasz, czy Zdrowaś Maryjo, nie, czy nowe tajemnice dodawać, nie, to absolutnie nie. To, co Kościół nam daje, tak, tylko no, forma, że niektórzy dodają po chwała Ojcu, o mój Jezu, czy jeszcze jakieś inne modlitwy, tak? Niektórzy tego nie dodają, niektórzy robią krótkie rozważanie, czy czytają Pismo Święte, każdy tak jak czuje. Niektórzy odmawiają różaniec z dopowiedzeniami na przykład. Tak, tak. Czyli zasadą jest jedna godzina ofiarowana Ojczyźnie, trwając na modlitwie z Matką Bożą odmawiamy różaniec. Natomiast pojawiają się pytania, co, kiedy, bo podejmujemy konkretny dzień i konkretną godzinę, tak? Tak, żeby zapewnić cały tydzień. To jest 168 godzin. Już nam się udało zapełnić, także na niektóre godziny mamy po jednej osobie, na niektóre mamy po dwie, ale są takie godziny, że mamy na przykład 8 czy 10 osób. Na stronach internetowych zamieściliśmy teraz grafik, żeby osoby, które chcą się wpisać, widziały, aha, tu jest mniej osób, to może tu się zapiszę, bo mi jest wszystko jedno, czy we wtorek, czy w środę. We wtorek jest 5 osób, a w środę jest 1 osoba, no to się w środę wpiszę, tak? To zamieściliśmy, natomiast co robić, kiedy pojawi się realna przeszkoda? Bo to jest prawie 2 lata modlitwy. W ciągu 2 lat, powiedzmy w środę od 14 do 15, mogą być święta, może być jakaś rodzinna uroczystość, mogę mieć wizytę u lekarza, mieć wyjazd. Co robić wtedy, żeby nie przerywać? Zasada jest bardzo prosta. Szukam zastępcy wśród znajomych, przyjaciół. Jeśli znam też osoby, które uczestniczą w sztafecie różańcowej, to mogę się wymienić. Słuchaj, ty dzisiaj weźmiesz moją godzinę, ja wezmę jutro twoją. Okej. Kiedy jednak nie znajdujemy, to wtedy swoją godzinę odmawiamy w pierwszym wolnym czasie. Tak? Czyli nie odkładamy, to może no dzisiaj mi się nie uda, to sobie pojutrze czy tam. Nie. Staraj się w pierwszym wolnym czasie. Czyli może dzisiaj, czyli później na przykład. Dzisiaj, później, tak, tak, za 2 godziny, czy za 3 godziny, czy... Ale żebyś... Mam tą odpowiedzialność za moją modlitwę, to jest mój dar dla Matki Bożej, dla naszej Ojczyzny, żebym tego pilnował, tak? Ale jest też możliwość dla osób, które mają nieuregulowany program tygodniowy, bo ktoś jest kierowcą na tirze, czy pracuje na zmiany, dzisiaj ma przed południem pracę, jutro po południu, a potem ma w nocy, tak? Czy bardzo dużo podróżują, mają delegacje, dużo spotkań. I wtedy jest możliwość przystąpienia do sztafety różańcowej jako wolny strzelec. Czyli obowiązuje się do godzinnej modlitwy, że każdego tygodnia 1 godzinę oddaję na modlitwę różańcową za naszą ojczyznę o wolność duchową. I teraz dzisiaj na przykład w poniedziałek od 8 do 9, a we wtorek od, nie wiem, 20 do 21, tak? No, znam swój program. Wiem, kiedy tą godzinę mogę poświęcić. Czyli taka możliwość też jest, bo wiem, że dużo osób ma z tym problem, żeby przypisać się do konkretnej godziny. Czyli generalnie, mimo że sztafeta tak naprawdę jest już obstawiona, na każdą godzinę przypada 1 osoba, która się modli, to wciąż ojciec jako też inicjator, organizator tej sztafety
apeluję, by wciąż zgłaszały się osoby, które chcą wziąć w niej udział. Minimum 10 tysięcy, ojciec mówi, potrzeba, by były owoce. To znaczy moim pragnieniem jest, żeby te 10 tysięcy było i ja szczerze mówiąc wierzę w to i nie mam żadnych wątpliwości, że tak będzie. 10 to tak najskromniej, tak żeby się nie rozpędzić, ale to jest całkowicie realne. Jeśli w ciągu 3 tygodni zgłosiło się 450 osób razem, bo to jest jeszcze ta pierwsza faza, gdzie były na konkretną datę, tak? Teraz mamy na dzień tygodnia. To razem było 1200. Czyli myślę, że w ciągu kilku miesięcy uda nam się zebrać tą armię 10-tysięczną. No i idziemy w bój. Mogą Państwo znaleźć wszelkie informacje na stronie Niepokalanowa, niepokalanów.pl, na stronie Radia Niepokalanów, na stronach facebookowych Oddani Niepokalanej, Oddanie Niepokalanej, a także na profilu Radia Niepokalanów na Facebooku. My tam na bieżąco informujemy o tym i wiem, że Państwo też pomagają nam w dotarciu z tą informacją do innych, bo te posty dotyczące sztafety są bardzo chętnie też udostępniane, podawane dalej, bo być może ktoś nie może wziąć udziału w sztafecie, ale jak poda dalej, to kolejna setka osób się o tym dowie. Być może z tej setki wyłoni się kilkadziesiąt, kilkanaście, a może jedna osoba, która będzie mogła wziąć udział w tej sztafecie. Dla uczestników sztafety, oczywiście tych, którzy tutaj dotrą do Niepokalanowa, na każdego czeka bilecik. Do nieba. Bilecik do nieba. Pani Malwina już wie, już ma obiecany, bo pani Malwina też jest w sztafecie. Co niektórzy się zastanawiający za jakieś bzdury opowiada, bilecik do nieba. Otóż w ostatniej konferencji pani Wiesława Kowalska o duszach czyśćcowych mówiła takie słowa, że niektóre święta Matki Bożej Maryja przychodzi do czyśćca i wyzwala te dusze z czyśćca, zabiera do nieba, które miały szczególne nabożeństwo do Maryi, tak? To ja sobie tak myślę, że taki uczestnik, który w ciągu tych prawie 2 lat odmówi około 90 godzin modlitwy różańcowej za ojczyznę, wyciągnie tą swój bilecik od sztafety, powie, Matko Boże, ja mam tutaj bilecik, zobacz. Myślę, że Matka Boża wtedy na pewno takiego zauważy. To jest taki piękny symbol, ojcze. Ja myślę, że nawet jak sobie położę go w domu, na biurku, na półce, to nawet będzie tak z większą werwą się modlić. Ja chcę też powiedzieć, że intencje wystarczy raz powiedzieć. Na początku, kiedy przystępuję do sztafety, to że każdą godzinę różańcową w tej sztafecie, którą będę odprawiał w ciągu tego czasu, ofiaruję i przeczytać tę intencję. A można codziennie, jak przystępujemy do sztafety, to można sobie przypominać. Ale wystarczy, jeśli wzbudzę intencję na początku sztafety, że wszystkie te różańce odmówione w ciągu tych 2 lat są właśnie w tej intencji. Tak, żebyśmy też się nie martwili, bo nieraz gdzieś ta karteczka nie będzie przy nas, a czy to powiedziałem, czy nie, tak, nie? Chodzi o intencję, o to, żeby Matka Boża nas uwalniała z tego wszystkiego zła, które nas zniewala. Na bileciku też jest intencja? Tak. Tak, tak. Jest intencja i są tego ogólne zasady. Ojcze, a jak mają taki bilecik zdobyć? Jak mogą zdobyć ci, którzy zgłosili się przez internet, bo tam ojcowie nie brali adresów żadnych pocztowych? Tak, tak. Możemy przesłać w wersji elektronicznej, to już każdy będzie musiał sobie wydrukować sam. To też jest bardzo dobry pomysł. Także można na ten kontakt, który jest zamieszczony na stronie poczta@niepokalanow.pl. Można poprosić. Jestem w sztafecie, proszę o bilecik. Czy jest nas, nie wiem, 3 osoby? Prosimy już o bilecik. I wtedy ja doślę i już każdy sobie wydrukuje. Swój własny bilet do nieba. Ojcze, bardzo serdecznie dziękujemy. Tak jak mówimy, można szukać tych informacji dotyczących sztafety. Bardzo zapraszamy do tego, by włączyć się do wspólnej modlitwy o wolną Polskę. Szczęść Boże, ojcze, pięknie dziękuję. Szczęść Boże.